Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz byli uczestnikami drugiego sezonu Sanatorium Miłości. Połączyło ich prawdziwe uczucie. Para od początku stawiała na sformalizowanie związku. Jednak wielokrotnie przekładała datę ślubu, ale po pokonaniu przeciwnościom losu i wielu plotkom, udało się ustalić dogodny termin. Zakochani seniorzy wzięli ślub w sobotę. 5 sierpnia na Zamku Królewskim w Niepołomicach. Dokładnie w tym samym miejscu Gerard postanowił oświadczyć się Iwonie w dniu jej urodzin 10 lipca 2021 roku. Na hucznym weselu Iwony i Gerarda bawili się przyjaciele i rodzina. Zaproszono blisko 70 osób. Wśród nich znalazła się Marta Manowska, która uważana jest już za etatową swatkę TVP. Iwona zachwyciła wszystkich swoją niebanalną suknią ślubną. Wskoczyłam w pierwszą, która od razu skradła moje serce i przy niej pozostałam. Mimo że potem przymierzyłam siedem kolejnych, zdradziła jeszcze przed ślubem seniorka, w jaki sposób wybrała tę kreację. W tej samej sukni z odkrytymi ramionami Iwona Mazurkiewicz pozowała później do zdjęć wraz ze swoim małżonkiem. Efektami sesji ślubnej małżonkowie pochwalili się dopiero tydzień później. Premierowo pokazali zaskakujące fotografie w pytaniu na śniadanie. Jak powiedzieli, sesja odbyła się w okolicy Piekar Śląskich. Małżonkowie pozowali w polu na beli słomy oraz zanurzali się w jeziorze. Niemal na każdym zdjęciu widać czułe uściski seniorów. Takiego uczucia można tylko pozazdrościć. Zobacz też. Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości już po ślubie suknia panny młodej wywołała wielkie poruszenie, ilu mężów miała Iwona Mazurkiewicz z Sanatorium Miłości. Gerard Makosz nie jest jej pierwszą miłością Iwona Mazurkiewicz z Sanatorium Miłości Goszko o emeryturach. Starcza tylko na jedzenie Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości. Seniorka jest z nim tylko dla pieniędzy. Sanatorium Miłości. Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz wzięli ślub.